Imię? Jan. Wnuki? O, dużo. Imiona? Jaś, Franio, Maciuś, Jędruś. Słuchajcie, jaki był ten rok 2013? Super. A jaki będzie 14? Jeszcze lepszy. Jaki był 13, jaki będzie 14? Bardzo dobry był 13. A 14 spodziewam się, że nie będzie gorszy. Słuchajcie, dzieciaki, jaki był rok 2013? Super. A 14 jaki będzie? Taki samy. Czego wam życzyć? Zdrowia i trochę szczęścia, bo bez szczęścia to tego zdrowia nie zawsze wystarcza. A dlaczego dzisiaj późna godzina w nocy na placu wolności z dzieciakami? No, pokazać uroczystości noworoczne i fajerwerki. Jak co roku. Jak co roku. Dziękujemy bardzo. Jak spędzacie tegorocznego Sylwestra? Jesteście ze znajomymi, z rodziną? Tak, u nas taka prywatka ze znajomymi. Ogólnie jest fajnie, fajnie się bawimy. Który to Sylwester wspólny już? Drugi. Ale ogólnie znamy się bardzo dużo lat. Tak. Jaki był rok 2013? Nie narzekamy, był bardzo dobry. Ciężki. Był dobry. Bawimy się w wspólnym gronie drugi rok i jest ekstra. Jaki będzie 14? Najlepszy. Dużo lepszy od poprzedniego. Miejmy taką nadzieję. Tak, mamy taką nadzieję, że będzie lepszy. Tego wam życzymy, bardzo dziękujemy. Nawzajem. Dzięki wielkie. Jeszcze nie. A jeszcze czekam. Jeszcze nie. Już się robi gorący. A jeszcze czekam. Coś słaby ten ogień. No. Jaki był rok 2013? Jeśli mam powiedzieć szczerze, tak od siebie, to dla mnie pechowy. Mam nadzieję, że lepszy będzie ten przyszły. 14. Tak. Jak mają na imię te dwie szalone? Klaudia i Martyna. Dobra, Martynie trzeba jeszcze zapalić końcówkę. Nie bój się! O! Jaki był rok? Kamera tutaj. Jaki był rok 2013? Fajny. A 14 jaki będzie? Fajniejszy. Dobra. Jaki był rok 2013? Bardzo wesoły. O proszę, a dlaczego? Ponieważ byłam w nowej szkole i byłam za granicą i to było mega. Mega czat. A jaki będzie 14? Mam nadzieję, że będzie jeszcze fajniejszy. Dobra, a z tej nowej szkole zostajesz? Tak. Chciałabym pozdrowić moją całą rodzinę. Chciałabym pozdrowić wszystkich przyjaciół i Martynę, która jest obecna tutaj obok. Martyna się nie liczy na razie w tym momencie. Kogo pozdrawiasz tak naprawdę? Imiona? Moją babcię Ewę, która obecnie jest chora, żeby zdrowiała jak najszybciej. To ten ogień dla niej się pali. Tak, i moją panią wychowawczynię, żeby stawiała lepsze oceny. Dobra, a Martyna kogo pozdrawia? Ja pozdrawiam rodzinę, mamę, tatę, całą rodzinę i przyjaciół. Brawo! Ale macie fajne, zimne ognie. Samo 8 minut, a więc już za chwileczkę. Z wielkiej trójki zrobi się wielka czwórka, a więc przywitamy rok 2014. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przynajmniej imiona tak trochę kojarzy, ale imię trzeba podać. Mirosław. Jerzy. Jaki był rok 2013, jaki będzie 2014? Gdybym wiedział, jaki będzie ten 14, to byłbym chyba najbogatszym człowiekiem świata, ale mogę powiedzieć tak, że mijający rok mogę zaliczyć do bardzo udanych i dobrych. No, nie było. No także nie mogę powiedzieć, że był to zły rok, bo po prostu
pomyślny, a przyszłość, no zobaczymy, myślę, że nie będzie gorzej, prawda, ale będzie lepiej, także to trzeba powiedzieć. Jak spędzacie panowie ten Sylwester? Wspólnie ze znajomymi, z rodziną, z żonami, bez żon? No z żonami, oczywiście z rodziną, ale tutaj przyszliśmy specjalnie, żeby zobaczyć, jak wygląda Plac Wolności właśnie o tej porze, co się będzie działo. No i przede wszystkim te sztuczne ognie, które nas czekają jeszcze, tak słynne, no, a później już do domu. Czego życzyć na 14 rok wam? No, nam to trzeba życzyć przede wszystkim zdrowia i tego, żebyśmy dalej pracowali, prawda, tutaj dla siebie i dla własnych rodzin, a także dla społeczności tutaj. Bardzo panom dziękuję. Wszystkiego dobrego życzymy. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.